Wolno być wolnym. O sztuce bycia wolnym z ludźmi sztuki rozmawia Artur Moczarski. Grzegorz Górny, najbardziej chyba kojarzony z Frondą. Dobrze powiedziałem? Witam serdecznie. Dobrze. Jest dzisiaj zaproszony, by mówić o wolności. No to rzeczywiście nie sposób nie wrócić na początek do tego, co działo się wtedy, kiedy miałeś lat 10 bodaj. I papież po raz pierwszy przyjechał do Polski. W ogóle dowiedzieliśmy się, że Karol Wojtyła został papieżem. Czy byłeś na tyle małym dzieckiem, niedojrzałym, że w ogóle to przeszło obok ciebie? No, obok mnie nie przeszło, ponieważ widziałem, jak tą pielgrzymkę papieża do Polski przeżywali dorośli, zwłaszcza moja rodzina, moi rodzice. Jako dziesięciolatek to zbyt wiele z tych treści, jakie padały wówczas podczas papieskich orędzi, to nie pamiętałem. Natomiast bardziej odczuwałem sam nastrój, bardziej odbierałem emocje i widziałem, że dzieje się coś rzeczywiście bardzo ważnego, coś niesłychanego, niespotykanego, co nie miało nigdy wcześniej miejsca, więc już jako dziecko odbierałem, że musi być to sprawa wielkiej wagi. Natomiast nie zdawałem sobie sprawy z powodu swojego wieku konkretnie, jaką wagę ta pielgrzymka rzeczywiście miała w naszych dziejach. A to wrażenie, że dzieje się coś niezwykłego, to przychodziło bezpośrednio, czy to było bardziej przez patrzenie na przykład na twarz mamy, taty, bliskich? Przez patrzenie na to, co się w ogóle działo. Po pierwsze, część dzieci z klasy była zwalniana przez rodziców wtedy, żeby mogli oglądać razem z rodzicami pielgrzymkę w telewizorze. Ja mieszkałem we Wrocławiu, a akurat Wrocław nie leżał na trasie pierwszej pielgrzymki papieża do Polski w 79 roku, więc dzieci przynosiły usprawiedliwienia od rodziców, że i tam było napisane, że nie żadna choroba, tylko rodzice chcą, żeby dzieci oglądały z nimi tą pielgrzymkę w telewizji, no i nauczycielka się tak krzywiła, no ja też bym chciała oglądać, ja muszę tu siedzieć, no, ale rzeczywiście były zwalniane, więc widziałem to po pewnym nastroju, jaki panował właśnie raz w szkole, dwa na ulicy, że wtedy zupełnie się wyludniały ulice, podwórka, kiedy były transmisje papieskie, no i widziałem, jak rodzina czy sąsiedzi oczekiwali, komentowali te poszczególne dni pielgrzymki. No więc czuło się w powietrzu, że jest coś niesamowitego. I pamiętam, że rok wcześniej, w 78 roku, był mundial w Argentynie. I też czasami się wyludniały podwórka, jak polska reprezentacja grała, ale w przypadku pielgrzymki Jana Pawła to było o wiele bardziej wyolbrzymiona ta reakcja, więc wiedziałem, że dzieje się coś niezwykłego. W tym 79 roku, kiedy miałem te 10 lat, to jeszcze tego tak nie odczuwałem. O wiele mocniej to, o czym teraz wspominasz, odczuwałem podczas drugiej pielgrzymki Jana Pawła w 83 roku, ale to już było po powstaniu Solidarności. Wtedy też tą pielgrzymkę bardziej świadomie odbierałem. No to było po powstaniu i po stłamszeniu Solidarności, prawda? Tak, tak, właśnie stan wojenny, więc jakby tą drugą pielgrzymkę w 83 roku już tak ewidentnie odbierałem w tym kontekście politycznym, starcia Solidarności z komuną. Wtedy miałem 14 lat, więc już bardziej świadomie na sprawy patrzyłem niż dziesięciolatek. I to, o czym mówisz, tej drugiej pielgrzymki pamiętam właśnie. Kontekst polityczny, więcej treści odbierałem, które wtedy były przez papieża przekazywane. Rodzice też jakby
mniej się obawiali mówić o pewnych sprawach, no, bo to już było właśnie po wyzwoleniu tej energii Solidarności. Zresztą mój ojciec działał w podziemiu w Solidarności, więc jakby też byłem na bieżąco z tym, co się wtedy działo. Natomiast po raz pierwszy sam tak bardzo świadomie odebrałem tą pielgrzymkę papieża w 87 roku. No wtedy miałem już lat 18, no i wtedy najmocniej to mi utkwiło to przesłanie z Gdańska, raz z Zaspy o tej Solidarności, jeden drugiego ciężarności, dwa z Westerplatte, że każdy ma swoje Westerplatte i żeby wymagać od siebie, nawet jeżeli inni od ciebie nie wymagają. Natomiast wracając do tej pierwszej pielgrzymki, to w większym stopniu odbierałem jej nastrój, aurę, atmosferę, właśnie to poczucie niesamowitości, pewnej niezwykłości tego wszystkiego. Czy dobrze rozumiem, że jeśli weźmiemy już te kolejne pielgrzymki, 83 i 87, to w 83 to było takie spojrzenie nastolatka na papieża jako bardziej przywódcę politycznego, czy kogoś, kto jest głosem wolności w sensie politycznym, a w 87 pojawiła się ta refleksja religijna bardziej? Znaczy, ja nie postrzegałem nigdy papieża jako przywódcy politycznego, tylko jako przywódcę duchowego, religijnego, ale bardziej w 83 w kontekście politycznym jednak go sytuowałem. W 87 dalej był ten kontekst polityczny, bo jeszcze komunizm nadal panował, ale już wtedy jego przesłanie odbierałem szerzej, jako coś wykraczającego tylko poza tą sferę pewnej konfrontacji politycznej tu i teraz. Ale jako takie przesłanie na przyszłość, taką radę życiową dla młodych, jak żyć. Jak żyć, żeby być wiernym sobie, nie pójść na kompromis, no, nie zaprzedać się. I to były te słowa z Westerplatte i z Zaspy. Wtedy już mocno uświadomiony, czy to teraz na to patrzysz, że to był ważny moment? Już wtedy, bo pamiętam, że na ten temat rozmawiałem z jednym z moich kolegów z liceum, żeśmy właśnie komentowali te słowa, że ta fraza z Westerplatte najbardziej utkwiła nam w pamięci, także wiem dokładnie, że wtedy na bieżąco komentowaliśmy. A pamiętasz tą dyskusję? No, znaczy pamiętam, bo ten kolega był takim bardzo obrotnym, przedsiębiorczym gościem, który mi się kojarzył zawsze z takimi wyjazdami na handel do krajów sąsiednich, na Ukrainę, do NRD, żeby coś wywieźć, zahandlować i tak dalej, więc raczej go kojarzyłem z takimi klimatami merkantylnymi, komercyjnymi i to on sam pierwszy wyszedł z tym tematem, zapoczątkował tą rozmowę, że uderzyło go te słowa papieża, no i zaczęliśmy wtedy o tym rozmawiać. I być może dzięki temu, że mnie zaskoczyło, z czyich ust usłyszałem taką opinię, to do dziś tą rozmowę dobrze zapamiętałem. A jak sądzisz, jak twój kolega wtedy myślał o Grzegorzu Górnym? A jak on o mnie myślał? No w wieku 18 lat byłem w liceum. I wtedy szykowałem się do matury. Pamiętam, że miałem za sobą dwa finały ogólnopolskie olimpiad z języka polskiego i z historii. Właściwie miałem zagwarantowany dzięki temu wstęp bez egzaminów właśnie na wszystkie prawie przedmioty humanistyczne. Ale tak naprawdę się zastanawiałem, no, co w tym systemie, w takiej sytuacji da się w przyszłości robić,
żeby nie kłamać, nie pójść na ustępstwa. No i się zastanawiałem, czy historia. No ale co wtedy? Albo nauczycielem w szkole, albo jakimś archiwistą. Bo wiadomo, że jakby prawdy wtedy, no nie da się pisać. No chyba, że się o średniowieczu, prawda? Jak profesor Geremek. Pisze. Polonistyka też mi się wydawała jakaś taka dość dziełowa, ponieważ w sumie byłoby to powtarzanie na studiach tego, co już było w szkole średniej. Zdecydowałem się wtedy na dziennikarstwo, dlatego że byłem pod dużym wrażeniem polskiej szkoły reportażu. Reportaż, tak skrótowo przez niektórych nazywany 3x K, czyli Kapuściński, Konkoleski, Kral. I rzeczywiście polscy reporterzy stworzyli unikalną w skali światowej szkołę reportażu. Ta szkoła reportażu była też taką oazą wolności słowa, bo rysując rzeczywistość w takiej mikroskali, można ją było przedstawić bez jakichś ideologicznych zafałszowań. I wtedy pamiętam te reportaże Krzysztofa Konkolskiego, Hanny Kral, Ryszarda Kapuścińskiego. No to były takim łykiem świeżego powietrza w tym oceanie nowomowy. Dziennikarstwo było bardzo źle oceniane, zwłaszcza to wykładane dziennikarstwo. Prawda? Tak, tak. I to dziennikarstwo reżimowe no, było taką sferą zniewolenia. Natomiast zwłaszcza zniewolenia myśli, prawda? To była ta myśl w obcęgach, jak to Mackiewicz ujmował. Natomiast w reportażu można sobie było pozwolić właśnie na luksus pisania prawdy. Czyli dziennikarstwo jako sposób poznawania świata, docierania do rzeczywistości. I ponieważ ten reportaż mnie zafascynował, to postanowiłem właśnie iść w tym kierunku. A któryś konkretnie, któraś historia utkwiła ci w sercu? Powiem tak, że mnie tak ogólnie zafascynowała polska szkoła reportażu. Akurat wtedy w drugiej połowie lat 80. poznałem osobiście Marka Millera, który był dziennikarzem zwolnionym w stanie wojennym z takiego pisma Radar, gdzie pisał takie prawdziwe reportaże w czasie pierwszego karnawału Solidarności 80-81. Opisywał w reportażach świat taki, jaki jest, no i przez to, kiedy nastał stan wojenny, to nie mógł uprawiać tego zawodu, natomiast, czyli został negatywnie zweryfikowany, natomiast zaczął wykładać scenariusz w łódzkiej szkole filmowej. I on napisał taką książkę, Reporterów w sposób na życie. To była jego praca magisterska, wydał ją w 78 roku. I to był taki zbiorowy portret tych reporterów, reportażystów tej polskiej szkoły. Właśnie Konkolski, Kapuściński, Kral, ale też ta szkoła sięgała korzeniami do Wańkowicza i do Pruszyńskiego. I to osobiste spotkanie właśnie z Markiem Millerem, to zafascynowanie tą polską szkołą reportażu, no, spowodowało, że postanowiłem zdawać na dziennikarstwo na Uniwersytet Warszawski. No i zresztą taka też ciekawa historia, że z Markiem Millerem utrzymywałem później kontakt i ostatnio wydaliśmy wspólnie kilka książek. Jedna Dziennikarstwo według Jana Pawła II, gdzie Marek ze swoimi studentami zebrał wszystkie wypowiedzi
papieża na temat dziennikarstwa, powinności dziennikarza, misji dziennikarstwa. I z tego wyszedł rzeczywiście taki fascynujący materiał, który no, daje dużo do myślenia. Papież wolności słowa. W takim praktycznym wymiarze, tak? I wolności słowa, i odpowiedzialności za słowo, bo właściwie można powiedzieć, że są takie dwa nurty dziennikarstwa. Pierwszy to jest taki powierzchowny, produkowanie newsów, gonienie za sensacją, karmienie publiczności plotkami. I drugi, taki bardziej refleksyjny, pogłębiony, czyli dziennikarstwo jako sposób opisywania świata, docierania do prawdy. I na tym drugim rodzaju dziennikarstwa się Jan Paweł II koncentrował i pokazywał no, ogromną odpowiedzialność dziennikarzy, na których spoczywa pewne zadanie, pewne powołanie, pewna misja. I starał się tą misję uświadomić ludziom mediów. I to była jedna książka. No i druga, Góra Góry. Marek Miller napisał książkę Ojcu Janie Górze, dominikaninie, znanym z Lednicy czy z Jamnej. No i teraz też wspólnie się spotykamy i rozmawiamy o kolejnych pomysłach, projektach, też wydawniczych wspólnie. Także dotyczących papieża? Znaczy Marek ma pomysł, a może wolności słowa? Marek ma pomysł, żeby przyjrzeć się Benedyktowi XVI w tej chwili i temu, co Benedykt ma do powiedzenia o przekazie społecznym, komunikowaniu masowym, roli mediów we współczesnym świecie, bo Benedykt XVI zawarł wiele rozproszonych refleksji na ten temat, a nikt ich jeszcze też nie zebrał i nie podsumował. Mówi się, że ma większy problem trochę z mediami niż Jan Paweł II, tak? Na marginesie. No Jan Paweł II był człowiekiem sceny. On był aktorem, był człowiekiem słowa, bo ten teatr rapsodyczny zwracał dużą uwagę na słowo. I od początku miał bardzo dobry kontakt z widownią, z publicznością. I to jest tak, że nie tylko media chciały grać papieżem, ale bardzo często to papież potrafił grać mediami i on potrafił media wykorzystywać. Miał taką dużą świadomość medialną, ale nie tylko świadomość, ale pewną, bo to są pewne sprawy, które są jakby naturalne, wcale nie muszą być uświadomione, ale pewną taką naturalność obcowania z mediami, którą bardzo tak zręcznie potrafił wykorzystywać. Wydaje się, że Benedykt XVI tego w takim stopniu nie ma, no ale z drugiej strony ma wobec tego taki swój urok takiego właśnie człowieka trochę nieśmiałego, prawda, który nie ma takiej pewności siebie w obcowaniu z mediami, co też zaskarbia mu sympatię, bo większość ludzi też jest nieśmiałych wobec mediów. Wolno być wolnym.